Julia, o co chodziło z tym, że policja złapała cię z nielegalnymi substancjami? Bo to jest tak naprawdę temat numer jeden teraz w internecie. Nic, za 5 dni mam rozprawę. No, ale... I mnie złapali z 50, pozdrawiam. Kurwa, nie zachowaj się tak jak F-60. Żadna 60 nie poleciała, mordeczko, po prostu mam fajnego adwokata i... Adwokat nie przeszkadza w niczym, żeby się rozjebać. Nikt się nie rozjebał, mam papiery i mam napisane na papierach, że nie jestem rozpierdolona, więc wypierdalaj. Nie, ale proszę tak brzydko nie mówić. A papiery to my mamy na twojego kolegę. Mamy papiery na to wszystko i w momencie, kiedy policja była w mieszkaniu, Julki nie było w mieszkaniu, po pierwsze nie mieli prawa wejść do mieszkania, po drugie robili zdjęcia i dotykali wszystko bez rękawiczek. A ty jesteś chłopak czy dziewczyna? Jestem chłopakiem. Nie widzisz? Dobra. Nie poznajesz? No kurwa, nie widać do końca. No kurwa, masz długie włosy, gadasz jak dziewczyna, cycków nie widzę, to skąd mam wiedzieć, że jesteś baba? Ale bo co tak mąkujesz, pajacujesz tutaj tak, no okej. Nie no, stary, no, no wyglądasz no, jak ładny chłopak, no. No dzięki. No. Podrywasz mnie, no, kurwa. No w chuj, daj nie, numer. Nie, podrywasz mnie chyba, nie? No w chuj, daj no i kurwa widzisz, ale nie wiem, podrywasz mnie czy nie, to... Nie, no serio, daj numer. No daj numer, kurwa, zadzwonię. Ja ci się wydawał numeru, kurwa, człowieku. Ja bym wam zaproponował co innego. No, kurwa, chcesz, żebym cię poderwał czy nie? Zagadki matematyczne. Ja widzę, że jesteś Scarface chętny, ty też jesteś chętny na zagadki matematyczne. Mamy telewizory, czemu by z tego nie skorzystać? Ale chujowy jestem z matmy. Zrobimy najpierw zagadki matematyczne, a potem boksera, panowie, tak więc zapraszamy was do monitorów. Będzie dobrze. I chyba byliśmy świadkami pierwszego Tindera na żywo. Ja mordo nie znam, ja tak nowoczesny. Ja mogę boksera zamiast matematyką się schwalić? Jeszcze raz. A może być bez zagadek matematycznych? Damy radę, potem będzie boksera. Właśnie musi być zagadka matematyczna. No to stańcie przy ekranach. Może zmierzysz się z kolegą, z którym wdałeś się w dyskusję. Tutaj, Paweł. Gdzie? Tutaj. Tutaj. Ale tam jest mikrofon, możecie podejść i powiedzieć, co chcecie. Nie dawajcie. Powiedz. Nie, ty to powiedz. No dobra, kurwa, liczymy. Słuchajcie, musicie wcisnąć ekrany, żeby móc pisać. I jakie jest zadanie? 180 odjąć 3 razy 3. Co, kurwa? Oj, tutaj problem, nie może pisać. Chwila, narzędzia. Już ci... Czekaj. Już ci tutaj zrobię. Jestem mistrzem Paint'a. O, teraz możesz pisać. To 71. Bomba był pierwszy. Jeszcze miał opóźnienie. Ale czy powiedział dobrze, tego nie wiem, słuchajcie. Bomba lepiej liczy procenty. Jest na sali Matemax? Nara. Dobrze, to może teraz bokser. No bo zadanie jest, no tak, no rozwiązane. Dobrze, w takim razie bomba wygrał, tak? To zadanie. Hurra! A teraz zapraszamy was do boksera. Możesz być pierwszy. Wal boksera, nie w gruchę. Panie i panowie, to było bardzo mocne uderzenie. 825 punktów. Jedziesz. Nie ma żartu. Presja. Nawet nie umiesz tego włączyć? Walisz gruchę, dawaj. Ja mogę? Ale jebło. O, drodzy państwo, 902 punkty. Ale różnica nie tak jest, nie? 905, przepraszam. Nie, no gościu dobrze wali w gruchę, nie? Widać, że w gruchę napierdalasz, nie? Martw się o siebie. Cały zmartwiony jestem. No widzę, roześmiany trochę, nie? Humorek dobry. Bom. Kto teraz?